Nie mam zapałek ani zapalniczki. Jak mam rozpalić ognisko? Zaraz się ściemni. Wykorzystam prawa fizyki. Hurra! Udało się. Na fizyce zawsze można polegać. Pocierając dwa patyczki o siebie, wykonałem pewną pracę mechaniczną. Temperatura patyczków wzrosła tak bardzo, że zapaliły się. Co to oznacza? Oznacza to, że energię mechaniczną zamieniliśmy na energię cieplną. Jak to było możliwe? Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek, które nieustannie się poruszają. Oznacza to, że posiadają one energię kinetyczną. Cząsteczki wzajemnie na siebie oddziaływają siłami międzycząsteczkowymi. Posiadają więc także energię potencjalną, związaną z tymi oddziaływaniami. Sumę energii wszystkich cząsteczek nazywamy energią wewnętrzną. Energię wewnętrzną oznaczamy literą U, a jej jednostką jest joule, J. Jak obliczyć energię wewnętrzną na przykład 1 litra wody? Przecież ma ona niesamowicie dużo cząsteczek. Myślę, że z tym problemem zmagają się komputery. Łatwiej będzie obliczyć zmianę energii wewnętrznej, delta U. Pozostaje pytanie, jak możemy zmienić energię wewnętrzną? Energia wewnętrzna zmienia się między innymi wtedy, gdy dochodzi do zmiany stanu skupienia substancji. Substancja w stanie stałym ma mniejszą energię wewnętrzną niż w stanie ciekłym, natomiast substancja w stanie ciekłym ma mniejszą energię wewnętrzną niż w stanie gazowym. Kostka lodu o temperaturze 0 stopni Celsjusza i masie 1 kg ma mniejszą energię wewnętrzną niż woda w tej samej temperaturze. Podobnie jest w przypadku, gdy będziemy rozpatrywali 1 kg pary wodnej o temperaturze 100 stopni Celsjusza i wodę o tej samej temperaturze i masie. Woda będzie miała mniejszą energię wewnętrzną niż para wodna. Jak więc można zmienić energię wewnętrzną? Zanim odpowiemy na to pytanie, rozwiążmy wspólnie zadanie. Gdy zwiększa się temperatura ciała, to zwiększa się energia kinetyczna cząsteczek tworzących dane ciało. Oznacza to, że zwiększa się jego energia wewnętrzna. Gorąca grzałka przekazuje ciepło wodzie znajdującej się w szklance, ponieważ ma wyższą temperaturę niż woda. Przyrost energii wewnętrznej wody jest równy dostarczonemu ciepłu przez grzałkę. Pocierając dwa patyki o siebie, wykonywałem pracę. Zwiększyła się wówczas temperatura patyków. Oznacza to, że wzrosła energia kinetyczna cząsteczek tworzących te patyczki, a więc wzrosła ich energia wewnętrzna. Widzimy więc, że energię wewnętrzną danego ciała możemy zmienić, wykonując na nim pracę mechaniczną. Energię wewnętrzną ciała możemy zmienić na dwa sposoby. Dostarczając ciepła temu ciału lub gdy ciało to oddaje ciepło, wykonując na nim pracę lub gdy ciało to wykonuje pracę. Energię wewnętrzną ciała możemy zmienić w wyniku przepływu ciepła lub w wyniku wykonywanej pracy. Jest to treść pierwszej zasady termodynamiki. Zapamiętaj ją dokładnie.